To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. W czasach chaosu zachowaj spokój. Ten spokój jest nam dziś najbardziej potrzebny. My nie potrzebujemy paniki, my nie potrzebujemy lęku, strachu. Potrzebujemy bezpiecznej przystani, żeby się schronić i żeby ochronić siebie, swoje emocje, swoje myśli. Ponieważ najgorszą emocją jest lęk. I to jest tak jak w tej przypowieści, kiedy śmierć szła do Damaszku. I kiedy mężczyzna przechodzący zapytał się śmierci, no gdzie idziesz, do Damaszku, a po co? No idę zabrać 5000 ludzi. I po jakimś czasie ten sam mężczyzna widzi, że śmierć wraca i mówi, słuchaj, no ale ty mnie okłamałaś. Mówiłaś, że idziesz do Damaszku zabrać 5000 ludzi, a zabrałaś 15000 ludzi. Dlaczego mnie okłamałaś? A ona mówi, nie, nie, ja zabrałam 5000 ludzi. Resztę zabrał strach. I jak patrzę na to, co się wokół nas dzieje, na tych ludzi, którzy są wręcz chorzy, których boli żołądek, którzy tak bardzo przeżywają tą całą sytuację, to ja zawsze pytam, a jaki mamy na to wpływ? Co my realnie w naszym świecie możemy zrobić? Bo sam lęk i samo denerwowanie się i same emocje, które nam się udzielają, bo sami je nakręcamy, nic nie zmienią. Więc w czasach chaosu zachowaj spokój. Skup się na tym, co możesz zrobić i jak możesz do tej sytuacji podejść. I bądź opoką, bądź spokojem dla innych, ponieważ mój spokój będzie się udzielał moim najbliższym. I tego Wam życzę. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaźmierczak.